Rygliskie Dni Muzyki Chrześcijańskiej to już 16. regionalny konkurs piosenki religijnej Chrześcijaninem Być. W tym roku mamy zgłoszonych 34 uczestników, wykonawców. Ten rok jest wyjątkowy. Przypada nam organizacja w pandemii, gdzie myślę, że jesteśmy do tego wydarzenia dobrze przygotowani. W konkursie w tym roku biorą udział soliści i duety, celowo, aby właśnie nie gromadzić się, bo takie mamy wytyczne. Myślę, że wszyscy uczestnicy będą u nas się czuć komfortowo, gdyż klimat tego obiektu na to pozwala. Cieszę się, że dotarło do nas jury, któremu życzę przyjemnych wrażeń i miłej oceny, natomiast wszystkim uczestnikom życzę sukcesów, ale to przecież nie o to chodzi. Wszyscy, którzy wezmą dzisiaj udział, będą śpiewać piosenki, pieśni, a przecież to jest modlitwa, to jest najpiękniejsze przesłanie. Jeszcze raz życzę wszystkim powodzenia.